Loading, loading, straight for the lyrics like I'm bowling, bowling. Pushing on, keep rolling, rolling. No one else, but I told him one more time. Your favorite MC's bronze or silver. These vibes here are golden, golden. Bierzemy stolik, a to znaczy, że dzisiaj robimy NSTS. Ja już w pracy. Drony są, prąd jest, samolot, Vitol jest. Dzwonimy do kursanta, gdzie się znajduje, bo jedzie do mnie z Wrocławia. Przekąski z domu nie wziąłem, ale to będzie trzeba sobie poradzić. Na stacji benzynowej. Panie Piotrze, ale pan to trafił w loterii pogodowej. No takiego NSTS-a to dawno nie miałem. Kurde, będzie chyba ze 25 stopni. Znowu se łeb opalę. Człowiek niby stary, a nic się nie uczy, nie? Krem z filtrem? Nawet Karolina mówiła, weź se łeb posmaruj. Tak, 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 zaraz posmaruję. Tak jak moje owsianki. Zapomniałem. Dziś robimy NSTS-a 0,1, czyli do 4 kg w zasięgu wzroku oraz FPV. Chociaż to FPV to nam srogo utrudnili życie ustawodawcy. No są powody, żeby mieć NSTS-a, jeśli się chce zadać FPV, ale to już nie jest tak fajnie, jak kiedyś było. To znaczy, w czerwcu się zmieni, ale wciąż jest lepiej niż bez. Człowiek jest od kilku lat w tym hobby, od kilku lat się interesuje przepisami, robi uprawnienia sobie, teraz też innym, i przepisy są wywracane do góry nogami już któryś raz. Ja mam żonę droniarza, mam lepsze. Pokażę. Pokażę, mam ją! Naprawdę! I Piotrek, nasz kolor. I początek kursu to jest takie macanie się. Trzeba sprawdzić, jak kursant sobie radzi z dronem, z jego orientacją w przestrzeni. Jak patrzy na niego z odległości 200 metrów, czy jest w stanie ocenić, którędy w lewo, którędy w prawo. No i w tym wypadku radził sobie bardzo dobrze. Także można było odhaczyć spokojnie latanie po kwadracie, po kółku, jakieś ósemki, wyżej, niżej i przejść do ciekawszych rzeczy. Zweryfikujmy stan drona po locie. Pierwsze co, silniki, czyli są gorące. Śmigło całe, dron nie posiada żadnych nowych uszkodzeń, także prawdopodobnie nikt w niego nie strzelał w trakcie tego lotu. Co też czasem się zdarza. No ale 4 godziny to 4 godziny. Trzeba odbębnić 4 godziny w terenie. Okej, to wyprowadźmy go trochę poza strefę komfortu. W los jedynka daje Wam uprawnienia nie tylko na drony, ale również na samoloty, helikoptery czy na przykład Vitole. Helikopterów nie mam, ale Vitola. To co? Próbujesz? Którym startować? Czekaj, to muszę się skupić. Tylko. Walczy z wiatrem, co? Walczy. To jest takie proste, to znaczy jest bardzo proste, tylko ja tutaj sobie poćwiczę jeszcze troszeczkę. No ale to waży 80 gramów. Tak właśnie coś czułem, że bardzo poniżej setki. Do pionu go postaw, będzie łatwiej. Nie. Za bardzo! Sprawdź maszynę po lądowaniu. Cała, tu się nie ma co popsuć. Wiesz co, najważniejsze, by śmigiełek nie zgubić. Tak. Ale jak ktoś cię zapyta, czy latałeś już Vitolem? Tak, to latałem. Dobra. Mały samolot do latania we wlosie? No mam. Przepraszam, a wysoko to lata? Bo tak mi się wydaje, że pan tak coś nisko, można by wyżej. Może tym pan spróbował trochę wyżej. A ten samolotnik co robi? Nie, no ale co, zdarzają się tacy? Oczywiście, no wiesz, dzieci albo pijani. Uwaga na Matrisa, mamy tutaj taki policjant, taki zaginął.
taki zaginął, chciałem powiedzieć. Loading, loading, shot for the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep bowling, rolling. And when they listen, but I told him, one more time. Yo, MC's bones are sofa. These vibes here are golden, golden. Cards on the table, there's no folders. But bars at the club, zoning, zoning. TikTok come to London, get ripped off, man, get pissed. Więc praktycznie braliśmy dosłownie wszystko, co lata, i latowaliśmy tym na zmianę. Raz Piotrek, raz ja. Ja pokazuję, Piotrek powtarza. I teraz pytanie, wysokość? 58 metrów. Poza domy, pojedź dalej, żebyśmy nie byli nad zabudowaniami. Drona widzisz? Widzę. Widzisz, elegancko. To patrz teraz. Zobacz, zobacz w ogóle jaki przypadek. Dobra, ci się wyłączyło radio. Widzisz drona? Widzę. No to co on teraz robi? Opowiadaj. I powinien powrócić. I kropka się powiększa. I się powiększa, czyli wraca do nas. Przejmijmy kontrolę, włączamy z powrotem aparaturę. I pauza, anuluje RTH. Dobra, idź dalej. W tamtą stronę teraz. No to FPV Explorer 4 Nano Long Range. Bateria taka trochę napuchnięta. Panie pilocie, aspirujący do pilota. Latać, obserwować. Teraz podejście, którego potrzebujemy w tym kraju. Halo, halo Piotrze, czy ten dron leci samodzielnie w naszą stronę? Halo, halo Przemysławie, tak właśnie jest, bo włączyliśmy Rescue z guzika. Ale gdyby stracił zasięg, zrobiłby to sam. To znaczy dron, ale nie musiał. Ale by zrobił. Yeah, I don't mind, I'll do it for the hell of it, yeah. Elevate bars, I regulate, yeah. UK, wheel up the tune, just smell it. Jakie super! A są jeszcze trzy! Trzadzior. To co, lecimy? Walk Snail, Express LRS, także dostaniesz wszystko nowe. Uwaga, bo są kiepskie anteny, więc zasięg jest znacząco gorszy od tego, co było w DJI. Dobrze będzie. Jak odczucia z Walk Snaila? Super. Ostro. Chyba lepiej niż w Polarze nawet. No widać, że megabitki spadają. 36. Trotl w górę. Co w górę mam dać? Trotl. Dlaczego? Bo jak masz trotl w górę, to go nie uzbroisz. A, okej. Okay, no. To jest mój prearm. Fajne podejście, okej. Okay. Latasz dronami FPV? Nie ma sprawy. To może X8. On potrzebuje dużo trotla. Co on tak? Tak, dobra, lata się stabilniej, chyba że rejty ma przystawione. Ma bardzo delikatne rejty. Ale hałasuje, no jest taki. Ta X8. Wszystko wolniej dzieje, on się wolniej, no, on się wolno opuszcza. Taki DJI FPV, nie obrażając. No tak, 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 dokładnie. Ręce, pokaż ręce. Dobra, czekaj, nie rozbrajamy, ja go wezmę. Did it get a by now? Did it kind of late? Man thinks he's a bad man, but he's kinda bait. Live every day like it's my loss. Celebrate, mind on the toss, we calibrate. Loaded, loaded, strike with the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. Didn't wanna listen, but I told him one more time. Your favorite MC's bonds are silver. Too bad these vibes here are golden. Cards on the table, there's no folding. Spit more than a clown, zoning, zoning. That's irrelevant, make me like an elephant. Keep it hard, but you know that it's elegant. Get mad, but always benevolent. Always moving up, just a villain. Już. Idealnie. W środku. I pierwszy raz zobaczyłam bandę nerdów na bando, wszyscy w analogach, z tymi antenami i w ogóle. Jak wiesz, w 2015. Jest obraz? A jest obraz. No to zbraja i lataj. Mam nadzieję, że go nie połamie jak trawę gdzieś. Nie, raczej nie. Constantly telling them rhyming, breathing. Psycho through these sheets, I'm peddling. Hibernating them bomb sheets back again. Oh, cause a little fire in the cheek again. Turn the music on, vibe like an icon. Icon, icon, yeah. If you bump up, we can go psycho. Psycho, psycho, head to head, bar to bar. Turn the mic on, icon. Turn the music on, vibe like an icon. Icon, icon.
Koszyłem? I najmilsze, co mogłem usłyszeć od Piotrka, to warto było przyjechać, bo przyjechał na to szkolenie z Wrocławia. No, to ten, część praktyczna zakończona. Kursant uśmiechnięty. No ja liczę na 5 gwiazdek w Google, nie? Kochanie, wyjechaliśmy, więc będziemy za 25 minut. Dobra. Rzuć okiem, czy tam w grubych przestrzeniach jest gdzie usiąść. Mogłabyś zająć miejsce, jakby było. Kuba, ja właśnie wyjeżdżam z Tyńca. Słuchaj, a może jakaś taka kładeczka koło 7? No i elegancko, po co jak najbardziej. Trochę creepy to jest. Nie możemy powiedzieć, że mamy taki sam gust. Szłam tutaj i miałam taki lekki niepokój. Cudowne to jest. Witam Piotrek. Cześć, Piotrek jestem. Podobni? Podobnie nie. They're the same picture. Constantly telling them rhyming, riddin'. Psycho feeding, she's on peddling. Hibernating them bombs, she's back again. Oh, cause the little fire and the check again. Turn the music on, vibe like an icon. No i ostatni punkt dzisiejszego dnia. W sumie też trochę niespodziewany. Idziemy z Kubą polatać. Dobry! Mam taki śmigiel. Taki śmigiel? Dobawika. Dobry. Myślałem, że coś poważnego się stało. Nie. Masz taką minę, zrobiłeś jakby, jakbyś zapomniał paska od gogli, albo nie wiem, zasilania. Robię filmik o tym, jak super jest mnie na kursie. Tego nie trzeba mówić, wiem, ale jak się powie, to może więcej osób będzie wiedziało. Wiesz, jak zarąbiście lata? No to domyślam się. Serio? No, myślisz, że ja to zrobiłem? I ja wiem. Nie każde szkolenie będzie wyglądało tak samo. Nie z każdym pójdę po lataniu na obiad, a następnie polatać sobie jeszcze dla przyjemności. Ale w tym wypadku po prostu nie mogłem sobie odmówić. Usiąść obok niego, kiedy wyglądamy jak swoje klony. Pokazać siebie i jego, swojej żonie i dzieciom. Gdyby ktoś z Was, drodzy widzowie, miał ochotę zrobić sobie uprawnienia NST01, to jestem do dyspozycji. Link do kursu w opisie. Teoria odbywa się w formie online, praktyka w Krakowie albo, jak się umówimy, w innej części kraju. Ale nastawiałbym się bardziej na Kraków. Dzisiaj udało nam się podnieść 8 różnych dronów, w tym drony fotograficzne, drony FPV, był samolot, był VTOL. Najmniejszy z dronów ważył około 70 gramów, najcięższy prawie 4 kg. Także całe spektrum tego hobby. No i Piotrek powiedział, że warto było przyjechać. W tym odcinku to na tyle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i do następnego. Gumowych drzew.